Witam serdecznie. Zanim kupicie swoje pierwsze auto elektryczne, musicie obejrzeć ten film, bo ładowanie elektryka to nie tylko mniejsze koszty, to też większe kłopoty. Zapraszam. Dziś wieczorem ten samochód dojechał do mnie z Warszawy zupełnie pusty, zarówno jeśli chodzi o baterie, jak i o konwencjonalne paliwo. Tak więc, żeby jutro rano bezpiecznie dojechać do stacji paliw, postanowiłem teraz w nocy naładować ten samochód. Zobaczymy, jak to będzie proste, czytelne, kiedy robię to po raz pierwszy, a do tego w nocy. Zacząłem od rozpakowania walizki z kablami i na początek ucieszyłem się, gdyż ten kabel wygląda na całkiem długi, co może być przydatne w różnych sytuacjach. Natomiast po chwili miałem już niestety złą wiadomość, bo chciałem wtyczkę wrzucić przez uchylone okno do garażu. Niestety okazało się, że wtyczka jest w parze z takim oto panelem do ładowania, panelem całkiem gruby, więc niekoniecznie będzie chciał się przycisnąć przez uchylone okno. Teraz tak, po prawej stronie mamy wlew, ten elektryczny, a więc podłączamy. No i zaczynam kombinować, jakby przycisnąć ten panel do ładowania do siebie, do garażu. Zmieniłem zdanie, jeśli chodzi o długość tego kabla, dlatego że auto stoi dosyć blisko domu. Niestety tych parę metrów, nie wiem, może to jest 5-metrowy kabel, no zabrakło dosłownie 20 cm. Muszę przeparkować. No i mamy sukces. Świeci się dioda power i miga dioda charger. Zobaczmy, jak to wygląda od strony samochodu. A po stronie samochodu nic. Kompletnie nic. Nie ma nawet pojedynczej diody. Proszę spojrzeć. Teraz zgasiłem światło w komórce, która by informowała nas o tym, że trwa właśnie proces ładowania. Można to stwierdzić chyba tylko w ten sposób, że spróbujemy teraz wyciągnąć wtyczkę po stronie auta i to nie powinno się udać, jeśli ten proces ładowania trwa, co jest o tyle rozsądne, że można zostawić auto na zewnątrz i żaden zbieracz złomu nam po prostu nie pożyczy kabla. Spójrzmy, jak to zadziała. O, teraz akurat jest. No tak, muszę mieć komórkę włączoną. Chyba będę trzymał w zębach. O Boże, Samsung, trzymaj się. Cholera, udało się. Nie pogryzłem Samsunga? Chyba pójdę do garażu z pracy jeszcze raz, czy na pewno. Dlaczego to się udało? Nie powinno było. No tak, tego się spodziewałem. Jest dioda power, nie ma diody charging, czyli panel do ładowania wie, doskonale wie, że po drugiej stronie wtyczkę odłączono. Pytanie tylko, dlaczego było to takie łatwe? Podejście numer dwa. Przez jakiś czas, jak widać, światło się świeci, ale po chwili gaśnie i już trzeba używać komórki do podświetlania. Podłączamy. No, coś tam słyszałem pod maską. Coś się działo. A tu? O, teraz to działa. No, widzieliście? Mignęło ze 3 razy. I to już chyba koniec informacji dla kierowcy. A teraz spójrzmy, czy wewnątrz samochodu jest jakakolwiek informacja, że coś się dzieje. Informacja jest. Skąpa, ale jest. Popatrzcie, jakiś bug jest w software'ze. Tu, widzę go. Proszę bardzo, tu jest taka czerwona dioda informująca nas o tym, że bateria jest podłączona. Szczerze mówiąc, brakuje mi tu informacji zwrotnej od samochodu, ile jeszcze będzie trwało proces ładowania, że mamy, nie wiem, 50% zaawansowania i tak dalej. Na pożegnanie rzuciłem okiem jeszcze raz na panel ładowania. Jak widać, ładowanie trwa w najlepsze. No i czas na podsumowanie, a podsumowanie będzie krótkie, znacznie krótsze niż proces ładowania tego samochodu, dlatego że zajęło mi to, lekko licząc, pół godziny. Ale miałem dosyć niekorzystne okoliczności, była noc, robiłem to po raz pierwszy, musiałem znaleźć najbliższe gniazdko, musiałem znaleźć ustawienie samochodu tak, żeby zaparkować i sięgnąć do tym 5-metrowym kablem do gniazdka. Nie było łatwo. Jutro zrobię to na pewno o wiele łatwiej i o wiele szybciej. Czyli, no załóżmy, że to zrobię w 5 minut. 5 minut, niby niewiele, ale pamiętajcie, wczoraj przyjechałem tu innym samochodem, trzasnąłem drzwiami i jestem w domu. A jutro przyjeżdżam pod dom, zaczynam rozwijać kable, zaraz wrócę, prawda? Już, zaraz. Już wchodzę do domu, poczekajcie. Ja jeszcze tylko kabel muszę rozwinąć, więc kilka wyjść, wejść, prawda, podłączenie. Uff, gotowe. Teraz tylko byle do rana się naładowało. A rano?
wszystko od początku. Zwijamy kable, biegamy, pakujemy do torby, wsiadamy do samochodu i jesteśmy kolejnych co najmniej 5 minut w plecy. A więc mamy samochód elektryczny, jeździmy ekologicznie, jeździmy taniej, ale kładziemy się spać 5 minut później, a wstajemy 5 minut wcześniej. I dobrze, jak zwijamy suchy i czysty kabel, bo jak wiadomo, taki mamy klimat. Może to być mokro, może być błoto pośniegowe, może być cokolwiek, co sprawi, że ten kabel bynajmniej nie będzie suchy, ciepły i przyjemny, tylko będzie brudny, mokry i oślizły. I wtedy niestety po zwinięciu tego kabla do torby, która teraz wygląda pięknie, ale w zimie, jak będzie testowana, będzie jednym wielkim zbiornikiem na brud. To po powrocie do samochodu i zwinięciu tego musimy znowu iść do domu, myć ręce, wracać do samochodu i dopiero wtedy możemy jechać. A więc już rano nie 5 minut, tylko 10. Podsumowując, ta przyjemność oszczędzania na paliwach kopalnych i przyjemność jeżdżenia autem elektrycznym kosztuje. Kosztuje trochę zaangażowania, kosztuje trochę czasu wieczorem, trochę czasu rano. Z pewnością w przyszłości będzie to wszystko o wiele bardziej wygodne, o wiele bardziej komfortowe, ale dzisiaj ci, co kupują takie samochody, z całą pewnością biorą na siebie takie brzemię pionierów, którzy testują na sobie w praktyce te wszystkie rozwiązania i oby im się nie odechciało, dlatego że za niedługo będziemy, wielu z nas będzie już jeździło takimi samochodami i oby wtedy proces ten był o wiele bardziej komfortowy. Około 8 godzin później kontrolka charging ponownie zaczęła migać. Chyba jest naładowany. Chodźmy sprawdzić. No i dokładnie o to mi chodziło. Proszę spojrzeć. Wskaźnik naładowania baterii jest full. Niestety w trakcie nocnego ładowania nie przybyło nam ani kropli paliwa. Szkoda. Na to wszystko Mitsubishi potrzebowało, jak teraz widać, jest 5.55, ja wczoraj włączałem w okolicach godziny 22, a więc mamy około 8 godzin ładowania. Prawdopodobnie naładowało się już do pełna nieco wcześniej, ale dokładnie tego nie mogę sprawdzić. Widać też, że miga kontrolka, która nas informuje, że mamy wciąż podpięty kabel do ładowania, mimo że sam proces ładowania już jest zakończony. A więc pakujemy kable i możemy jechać. Wyciągamy teraz wtyczkę z samochodu. Trzeba pamiętać o tym, aby klapkę, która jest tu otwarta, zamknąć, dlatego że wczoraj kilka razy próbowałem odruchowo po wyciągnięciu zamknąć klapkę całego wlewu paliwa i auć. Niestety kolejność powinna być taka. I teraz poproszę na pożegnanie się włączył, niby po co. Teraz jest dobrze. No i teraz przede mną niestety szybka akcja pod tytułem zwińmy dużo kabla do takiej oto torby. O, wczoraj narzekałem na to, że możemy mieć brudne ręce. Mitsubishi o tym pomyślało. Nie będziemy mieli brać brudnych rąk, dlatego że Mitsubishi do kabli dorzuca również gumowe rękawiczki. Poranna prognoza zasięgu na bateriach to 44 km, a po zatankowaniu auta do pełna prognoza zasięgu zarówno na bateriach, jak i na paliwie wyniosła 550 km. Znacznie mniej niż przewiduje producent, ale i tak bardzo duże, jak na auto prawie elektryczne.